Bydgoszcz. Miasto, które leży nad Brdą, Kanałem Bydgoskim i Wisłą w województwie kujawsko-pomorskim. Nierozerwalnie związane jest z wodą, która od wieków stanowi jego najcenniejszy zasób. Już od samego początku rzeka Brda wpływała na rozwój miasta, a dzisiaj w jej pobliżu zlokalizowane są najpopularniejsze atrakcje. W tym filmie zabierzemy Was do Bydgoszczy. Popłyniemy tramwajem wodnym, pospacerujemy po Wyspie Młyńskiej, zobaczymy zabytkowe secesyjne kamienice, zajrzymy do największego parku miejskiego w Polsce i odkryjemy tajemnicze Exploseum. Zapraszamy do Bydgoszczy! W Bydgoszczy znajduje się wiele spichrzów, czyli dawnych magazynów. Trzy najpopularniejsze możecie zobaczyć za moimi plecami. Spichrze nad Brdą powstały pod koniec XVIII wieku i były wykorzystywane do przechowywania zboża, drewna i innych towarów. Dziś uważane są za jeden z symboli miasta. Kiedyś spichrzów w Bydgoszczy było o wiele więcej, ale w czasie II wojny światowej i na skutek pożarów wiele z nich zostało zniszczonych. Do dziś zachowało się tylko kilka zabytkowych spichrzów, które znajdują się w centrum miasta. Są to między innymi trzy spichrze przy Rybim Rynku, biały i czerwony spichrz na Wyspie Młyńskiej, spichrz Karczma Młyńska oraz spichrz przy ulicy Stary Port 13. To nie przypadek, że spichrze stoją nad rzeką, bo w przeszłości życie kręciło się właśnie wzdłuż Brdy, która w mieście była najważniejsza. To dzięki niej był możliwy rozwój handlu, między innymi między Bydgoszczą a Gdańskiem, a towar trzeba było gdzieś magazynować. Po to właśnie budowano spichrze. Dziś spichrze należące do Muzeum Okręgowego imienia Leona Wyczółkowskiego są udostępnione do zwiedzania. Można w nich zobaczyć wystawy związane z historią Bydgoszczy. Nad Brdą, tuż przy Rybim Rynku, stoją także dwa budynki stylizowane na nowoczesne spichrze. Powstały w latach 90. XX wieku, ale bryłą wyraźnie nawiązują do historii Bydgoszczy. Doskonale wpisują się w otoczenie. Obok nich znajduje się zabytkowy pałacyk Lloyda, który został wybudowany w stylu manieryzmu niderlandzkiego w XIX wieku. W pałacyku swoją siedzibę miało jedno z największych przedsiębiorstw żeglugowych w kraju. Warto także spojrzeć na drugą stronę rzeki, bo można zobaczyć tam przepiękne kamienice oraz zabytkowy budynek Poczty Polskiej. Nad rzeką natomiast unosi się rzeźba przechodzący przez rzekę, która upamiętnia wejście Polski do Unii Europejskiej. Przedstawia mężczyznę, który balansuje na linie. W ręku trzyma strzałę i przepasany jest sandałami. Co oznaczają te rekwizyty? O tym opowiemy Wam nieco później. Wzdłuż Rybiego Rynku stoją zacumowane barki i tramwaje wodne, dzięki którym można spojrzeć na miasto z perspektywy rzeki. Bydgoskie tramwaje wodne oferują dwie trasy – słoneczną i staromiejską. Na obu trasach zobaczymy popularne obiekty i inne ciekawe miejsca. Dodatkową atrakcją trasy staromiejskiej jest śluzowanie przez odnowioną śluzę miejską. W czasie śluzowania poziom wody podnosi się, a w drodze powrotnej obniża się o 3 metry. Bilet najlepiej kupić wcześniej przez internet, na konkretną godzinę, by mieć gwarancję wejścia. Rejsy organizowane są mniej więcej od końca kwietnia do połowy października, ale warto śledzić informacje na oficjalnej stronie.
Wejdziemy teraz na Wyspę Młyńską mostem Jana Kiepury, który ze względu na zawieszone tam kłódki nazywany jest mostem zakochanych. Jeśli podobają Ci się nasze filmy, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, bo pomoże nam to w rozwoju tego kanału. Wyspa Młyńska to serce Bydgoszczy. Znajduje się w centrum miasta, nad rzeką Brdą. To miejsce o bogatej historii, która sięga XIV wieku. W przeszłości znajdowały się tutaj młyny zbożowe, które napędzane były siłą wody. Wyspa Młyńska to zielona oaza o powierzchni około 6 hektarów. Otoczona jest przez główny nurt Brdy oraz młynówkę. Można tu odpocząć i pospacerować, a także zobaczyć liczne atrakcje i odwiedzić klimatyczne knajpki. Na Wyspie Młyńskiej uwagę zwracają industrialne młyny Rotera, które kiedyś służyły jako obiekty przemysłowe. Organizowane są tu różnego rodzaju wystawy, a na dachu znajduje się bezpłatny punkt widokowy, z którego można podziwiać panoramę Wyspy Młyńskiej. Z Wyspy Młyńskiej doskonale widać imponujący budynek Opery Nowa, która jest jedną z kilkunastu scen operowych w Polsce oraz jedynym tego typu teatrem w województwie kujawsko-pomorskim. Bryła budynku składa się z trzech przenikających się okręgów. Obecnie trwają prace nad rozbudową i opera wkrótce zyska czwarty krąg. W XVI i XVII wieku w Bydgoszczy działała mennica, najpierw prywatna, a później państwowa. Była jedną z najważniejszych mennic w Rzeczypospolitej. W miejscu jej zabudowań znajduje się obecnie Europejskie Centrum Pieniądza. Można w nim dowiedzieć się wielu rzeczy na temat historii Wyspy Młyńskiej oraz mennicy bydgoskiej. Tuż obok Europejskiego Centrum Pieniądza zobaczymy zabytkowy Biały Spichrz. Wewnątrz stworzono niedużą wystawę z różnymi eksponatami archeologicznymi. Obok stoi postument symbolizujący XVIII południk, który przebiega przez Bydgoszcz, ale o nim powiemy więcej trochę później. Można też odwiedzić Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które zorganizowano w zabytkowym Czerwonym Spichrzu. Na Wyspie Młyńskiej stoi także dom Leona Wyczółkowskiego, wybitnego polskiego malarza z przełomu XIX i XX wieku. Dlaczego jego dom znajduje się w Bydgoszczy, skoro artysta nigdy tu nie mieszkał? Wyczółkowski pod koniec swojego życia przebywał w Poznaniu, ale także w domku na wsi pod Bydgoszczą. Po jego śmierci wiele obrazów trafiło właśnie do tego miasta. W dawnym domu urzędnika młynów Rotera urządzono wystawę jego obrazów i zabytkowych elementów wnętrza. Sztuka Wyczółkowskiego wychodzi poza muzealne sale, bo w różnych miejscach w mieście można zobaczyć tablice z reprodukcjami jego obrazów. Z Wyspy Młyńskiej widać szereg starych kamienic i fabryk z XIX i początku XX wieku. To Wenecja bydgoska, która ciągnie się wzdłuż młynówki. Naszym zdaniem to miejsce nie ma zbyt wiele wspólnego z Wenecją, ale nie można odmówić mu uroku. Warto wybrać się tu na spacer i skorzystać z oferty jednej z restauracji.
Z Wenecji Bydgoskiej można dostać się magicznymi schodami na ulicę Długą. Ulica Długa w Bydgoszczy jest jedną z najdłuższych ulic na Starym Mieście. Kiedyś ściśle związana była z handlem. Dziś, spacerując wśród urokliwych kamienic, można poczuć klimat dawnej Bydgoszczy. W czasie spaceru na pewno zauważycie zabytkowy tramwaj, w którym sezonowo działa informacja turystyczna. Kolejnym miejscem, na które warto zwrócić uwagę, jest Bydgoska Aleja Autografów, czyli aleja z podpisami różnych osób zasłużonych dla miasta. Przy ulicy Długiej znajduje się również Muzeum Mydła i Historii Brudu. To bardzo ciekawe i oryginalne miejsce, w którym można poznać historię brudu i produkcji mydła, obejrzeć eksponaty związane z higieną osobistą, a także własnoręcznie przygotować mydełko i zabrać go na pamiątkę. Muzeum nie jest duże, ale opowiadane historie są ciekawe i wciągające, pomimo tego, że tematyka jest na pozór dość błaha. W sklepiku muzealnym można kupić naturalne kosmetyki wytwarzane w Bydgoszczy. Stary Rynek został wytyczony w 1346 roku, kiedy to Kazimierz Wielki nadał Bydgoszczy prawa miejskie. Co ciekawe, przez rynek przebiega 18 południk długości geograficznej wschodniej. Na tym samym południku leżą też na przykład Sztokholm i Kapsztad. Bydgoski rynek ma kształt prostokąta i otaczają go piękne i kolorowe kamienice, w których mieszczą się restauracje i knajpki. Na płycie rynku zaznaczono 18 południk i ustawiono zegar, który odmierza czas środkowoeuropejski i bydgoski. Czas środkowoeuropejski odpowiada czasowi słonecznemu 15 południka długości geograficznej wschodniej. Czas bydgoski jest o 12 minut wcześniejszy, bo leży na południku 18. W centralnej części rynku stał kiedyś budynek ratusza, który niestety nie zachował się do naszych czasów. Obecnie można zobaczyć zarys jego fundamentów w postaci granitowych płyt w ciemniejszym kolorze. Ratusz, który obecnie znajduje się na rynku, mieści się w gmachu dawnego kolegium jezuickiego, które zostało wybudowane w XVII wieku. Obok ratusza stoi pomnik upamiętniający ofiary terroru hitlerowskiego. Z Bydgoszczą związana jest postać mistrza Twardowskiego, jednego z najpotężniejszych czarnoksiężników świata. Mówi się, że podczas pobytu w Bydgoszczy wjechał do miasta na olbrzymim kogucie i pomieszkiwał w gospodzie pod Zgorzelcem. Na pamiątkę tego wydarzenia codziennie o 13.13 oraz 21.13 w oknie gospody w oparach dymu pojawia się mistrz Twardowski. Katedra pod wyzwaniem świętego Marcina i Mikołaja, czyli tak zwana Fara, to najstarszy kościół w Bydgoszczy. Został zbudowany w XV wieku w stylu gotyckim. Do wnętrza katedry prowadzą śpiżowe drzwi, które ważą aż 500 kg. Naprawdę warto wejść do środka, bo wnętrze kościoła jest bardzo oryginalne i kolorowe. Miejska hala targowa była kiedyś miejscem, w którym handlowano mięsem i produktami rybnymi. Obecnie mieści się w niej sporo knajpek i restauracji.
warto zwrócić uwagę na herb miasta, który znajduje się nad wejściem do hali, a także na stalową konstrukcję dachu. W Bydgoszczy można zobaczyć przepiękne zabytkowe kamienice. Wiele z nich reprezentuje styl secesyjny. Najbardziej okazałe i bogato zdobione kamienice można podziwiać przy ulicy Gdańskiej. Uwagę zwraca przede wszystkim budynek hotelu pod Orłem, w którym zatrzymał się Józef Piłsudski. Naprzeciwko hotelu pod Orłem można zobaczyć pomnik wędrowca. Obok niego stoi dom towarowy Jedynak, czyli jeden z najstarszych domów towarowych w Bydgoszczy. Przy ulicy Gdańskiej znajduje się również Muzeum Apteka pod Łabędziem, w której można poznać historię bydgoskiego aptekarstwa, a także gmach Główny Muzeum Okręgowego imienia Leona Wyczółkowskiego. Zabytkowe kamienice można też zobaczyć przy ulicy Augusta Cieszkowskiego. To jedno z najbardziej klimatycznych miejsc w mieście, które oddaje charakter bydgoskiej secesji. Ulica ta powstała w drugiej połowie XIX wieku i została zabudowana kamienicami w zaledwie 10 lat. Na mieszkania w tym miejscu mogli pozwolić sobie jedynie najbogatsi mieszkańcy miasta, tacy jak wyżsi urzędnicy czy oficerzy. Bydgoszcz związana jest z muzyką. Widzieliśmy już olbrzymi budynek Opery Nowa, a teraz zajrzymy do dzielnicy muzycznej. To urokliwy i spokojny zakątek miasta, w którym mieszczą się obiekty kulturalne, w tym Filharmonia Pomorska. Powstał też tutaj park imienia Jana Kochanowskiego, który jest pełen rzeźb upamiętniających wybitnych kompozytorów, ale nie tylko. Znajduje się tu również najbardziej znany pomnik w Bydgoszczy, czyli Łuczniczka. Zaprojektował ją niemiecki artysta Ferdinand Lipke. W Bydgoszczy obecna jest od ponad 110 lat i przez ten czas wielokrotnie zmieniała swoje miejsce. Rzeźba przedstawia nagą kobietę napinającą łuk. Z tego też względu w pierwszych dziesięcioleciach po jej powstaniu wywoływała liczne kontrowersje. Ubrana jest jedynie w rzymskie sandały, które powinniście skądś kojarzyć. Pamiętacie rzeźby przechodzące przez rzekę? Mężczyzna miał sandały przerzucone przez ramię. To nie jedyne powiązanie tych dwóch rzeźb. Drugim jest strzała, którą przechodzący przez rzekę trzyma w lewej ręce. To podobno strzała wypuszczona przez łuczniczkę. W parku Kazimierza Wielkiego stoi fontanna Potop, która nawiązuje do biblijnego potopu, w czasie którego umierają ludzie i zwierzęta, dla których zabrakło miejsca na arce. Fontanna jest imponująca i ma 6 metrów wysokości. Autorem fontanny jest rzeźbiarz Ferdinand Lipke, który zaprojektował również pomnik Łuczniczki. Bydgoska Bazylika Mniejsza to monumentalna budowla zaprojektowana na wzór rzymskiego Panteonu. Została wzniesiona w pierwszej połowie XX wieku i jest największą świątynią w Bydgoszczy i jedną z największych w całej Polsce. Jej cechą charakterystyczną jest ogromna kopuła o średnicy 40 metrów. Bazylika ta była darem dziękczynnym społeczności Bydgoszczy i okolic za przyłączenie Pomorza do Polski. Na szczególną uwagę zasługują drzwi błogosławieństw, zdobione przepięknymi płaskorzeźbami, które prowadzą do wnętrza bazyliki.
Myślęcinek to jeden z największych kompleksów rekreacyjnych w Polsce. Ma powierzchnię około 800 hektarów i położony jest zaledwie kilka kilometrów od centrum miasta. Przyjeżdżając do Myślęcinka, warto odwiedzić park rozrywki, ogród botaniczny oraz zoo. Znajdują się tu też liczne trasy spacerowe i ścieżki rowerowe, miejsce do uprawiania sportów wodnych, czynna zimą trasa narciarska i wiele innych atrakcji. Bydgoska wieża ciśnień była najważniejszym elementem systemu wodociągowego w mieście. Mieścił się w niej zbiornik wyrównawczy, który zapewniał właściwe ciśnienie wody w sieci. Dziś wieża ciśnień pełni funkcję Muzeum Wodociągów, w którym można zobaczyć ekspozycję opowiadającą o dziejach lokalnych wodociągów i kanalizacji. Zebrano tutaj m.in. fragmenty drewnianych rur wodociągowych, elementy wyposażenia dawnych łazienek, a także zdjęcia i dokumenty. Na 38 metrze wieży ciśnień znajduje się taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę miasta. Na obrzeżach Bydgoszczy, w gęstym lesie, znajduje się niecodzienne miejsce. W czasie II wojny światowej została tu wybudowana jedna z największych niemieckich fabryk produkujących materiały wybuchowe dla armii III Rzeszy. Jej powierzchnia wynosiła około 23 km kwadratowe i składała się z setek budynków połączonych drogami i torami kolejowymi, które ukryte były w Puszczy Bydgoskiej. W zaadoptowanych 8 obiektach, które stanowią około 1% pierwotnej fabryki, utworzono eksproseum, przez które prowadzi podziemna trasa turystyczna. W Exproseum można zobaczyć ekspozycje poświęcone m.in. działalności Alfreda Nobla, wynalazcy dynamitu, historii konfliktów zbrojnych i okupacji, czy opowieściom ludzi, którzy zmuszani byli do pracy w zakładach. Miejsce to jest tajemnicze, a jego położenie sprawia, że w czasie zwiedzania towarzyszy nam mroczna aura. Mamy nadzieję, że z tym filmem zaplanujecie udany pobyt w Bydgoszczy. Zachęcamy do zasubskrybowania kanału Poznaję Kraje, by być na bieżąco z kolejnymi naszymi filmami.